Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nieco inny, ale zdecydowanie specjalny. Na ostatnim livestreamie postanowiliśmy pobawić się trochę w SBC i przez kilka dobrych minut, no podchodziło to prawie pod półtorej godziny, walczyliśmy z SBC na chiński Nowy Rok w celu otrzymania tej paczki z gwarantowaną kartą Team of the Season. Nic mi się tam kompletnie nie układało, ale warto, naprawdę warto było czekać każdą sekundę, każdą minutę, każdą godzinę, żeby zobaczyć, żeby trafić w paczce tę kartę, no którą trafiłem. I od razu też tak ostrzeżę, od razu też takie drobne ostrzeżenie. Karta, którą trafiłem tutaj na tym filmie, to jest najlepsza karta, jaką kiedykolwiek trafiłem w całej mojej tej historii nagrywania i ogółem mojej przygody z FIFA, więc reakcja była troszeczkę dziwna, niż jakbym trafił po prostu zwyczajnego, fajnego totsa z walkoutem, więc weźcie to pod uwagę. Chciałbym też podziękować wam za frekwencję i atmosferę na ostatnich streamach, naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie, przyjemnie przede wszystkim, no i to jest chyba najważniejsze. I tak samo chciałbym podziękować wszystkim subskrybującym kanał i zachęcam również do tego osoby, które tego nie zrobiły, ponieważ przez ostatni tydzień na naszym kanale panuje średnia dzienna 700 subskrypcji dziennie, naprawdę wow. Dziękuję bardzo, a teraz już nie przedłużam, tylko zapraszam was na ten materiał. To jest jakiś kapu! Kapu? Kapu i... Te same kluby, nie! Daj Francuza z Premier League! Jakbym miał Francuza z Premier League! Otwórzmy jedną grubą paczkę, zobaczmy czy coś może z tego chociaż wyleci i to wszystko. Kozacko. Jest! Wygraliśmy! 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 Jest! Nigdy w życiu chyba się tak w ogóle nie cieszyłem z Giroud jak teraz w tym momencie, ale moi drodzy, warto jest sobie umieścić te wszystkie karty tutaj w klubie. Zacznijmy od umieszczenia zawodnika, który już wcześniej przysporzył nam nieco problemu. Mamy to! Mamy to! Uwaga! Bęk! Pewnie nie ma łokałki. Pewnie nie ma łokałki. Ale spróbuj, zobacz. Raz, dwa, trzy. O! Jest łokałk! To jest Hiszpania. Kto to jest? SP? Co się stanęło w ogóle tu, nie? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Warto było się chrzanić tę godzinę, moi drodzy, to jest najlepsza karta, jaką trafiłem. Najlepsza. 96 overola. Co ma być w ogóle, nie? Co to ma być w ogóle? Ale było warto się pierdzielić z tym przez każdą po prostu sekundę, nie? Ale to jest karta. Ale to jest karta. To jest karta. To jest karta, nie? To jest karta. 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 Nie masz wyboru. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Teraz pytanie, za kogo go wprowadzić? Za Herrerę? Chyba tak, chyba za Herrerę. Isco, zapraszam.
pocisku! No ty skubańcu pieprzony, Valencia pierdzielony w dupę, kurde! By był gol jak nic! Martial goni go tutaj bai, ale Martial w polu karnym i Martial! O, Batland, klasyk! I teraz Son wypuszcza Martiala! I Martial! I Martial! I to już musi... Nie wierzę, typie! Tak jest! Eden Hazard już musiał to umieścić w siatce! Jest! 1-0 w 28 minucie, ale... powinien to wykończyć Martial, myślę, spokojnie. Uuu, ale Kante ładnie sobie minął ich wszystkich. Teraz Luke Shaw. Do Heung-Minsona. Frank Lampard wypuszcza tutaj Isco, a Isco sobie... pobiegniemy sobie dalej. I Isco jeszcze tuczyk. I sobie jeszcze przytrzyma piłeczkę. I Isco już w polu karnym, a my sobie nie podamy. Tylko będzie strzał i jest! Przepiękny gol! W 100% indywidualna akcja wypracowana właśnie przez naszego Isco. Bardzo ładnie to zrobił. Naprawdę. Klasa brameczka, w 100% wypracowana właśnie przez tego zawodnika. No i elegancko, naprawdę elegancko.